Jesteśmy tu, by pokazać ogólnie sieć światłowodową, tak, czyli najnowszą technologię, którą świadczymy. W samej ściance też jesteśmy z taką technologią, mamy tutaj projekt operacyjny Polska Cyfrowa i z tego też powodu chcieliśmy zaangażować się w życie tutaj społeczne w samej ściance. Festyn rodzinny był świetną okazją do poznania się. Astanet prezentowała swoje możliwości, ale najlepiej tego dnia bawili się najmłodsi mieszkańcy Trzcianki. Ci mogli skorzystać z zabaw, jakie proponował klaun. Były konkursy z nagrodami, walki sumo, malowanie twarzy oraz darmowe dmuchane zamki. Nie zabrakło muzyki prezentowanej przez DJ-a oraz pokazów ratowników medycznych. Każdy chętny mógł też zapoznać się z pracą policjanta, na chwilę zasiąść za kierownicą radiowozu. Całodniowy piknik rodzinny odwiedziły setki mieszkańców Trzcianki. Szersza relacja z imprezy w piątkowym kurierze Czarnkowsko-Trzcianeckim.